Jeśli Mariusza nie będzie, to... Thank you.
Wnioskuję do Wysokiej Rady o ujęcie w porządku obrad
sesji punkcie 4.4 projektu uchwały nr 75 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. Wiceprzewodniczącego Rady Marka Pyziaka proszę o przeliczenie tych głosów. Wiceprzewodniczącego Zbigniewa Skowrońskiego proszę o liczenie wyników głosowań poszczególnych projektów uchwał. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła stanowisko w obrad dzisiejszej sesji w punkcie 4.4 projekt uchwały z kolejnym budżetem gminy na 2013 rok. 19 głosami za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy są inne uwagi do i wnioski do porządku obrad? Uwagi i wnioski do porządku obrad. Zastępca burmistrza Andrzej Korki, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Drzeżyńskiemu. Druga uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 29/234 przez 2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie. I trzecia uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 31/314/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bielawy. I czy uzasadniać w tej chwili, czy będziecie chcieli Państwo później przy głosowaniu? No jak Państwo uważacie, bo ja mogę tutaj w tej chwili... Ja proponowałbym następujące procedowanie. Pierwszy projekt uchwały, który Pan Burmistrz zgłasza, proszę uzasadnić i poddam głosowanie. Kolejny, tak byśmy porządku obrad, wszystkie po kolei przegłosowali i mieli uzasadnienie krótkie do tego, a później będziemy procedowali w czasie już omawiania projektu uchwały z zapytaniami. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o pierwszy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Drzeżyńskiemu, to ja przypomnę tylko, że można powiedzieć temat ten już był dwukrotnie stawiany u Państwa tutaj na posiedzeniu Rady. Na ostatniej sesji była podejmowana zmiana poprzedniej uchwały, w której to zdefiniowaliśmy, że będzie udzielona powiatowi Drzeżyńskiemu pomoc rzeczowa i finansowa, przy czym rzeczowa pomoc miała sprowadzać się do wykonania projektu przebudowy fragmentu ulicy Bohatera Kerta do wartości 50 tysięcy złotych, natomiast pomoc finansowa nie została zdefiniowana w określonej kwocie. I Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała, można powiedzieć, zapis w tytule, że skoro nie definiuje się pomocy finansowej w określonej wartości, to w zasadzie jej się nie udziela. W związku z tym należy zmienić tytuł uchwały, będzie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Drzeżyńskiemu, a nie rzeczowej i finansowej. I w konsekwencji te zapisy później już treść uchwały też z tym korespondują. Dziękuję bardzo. Burmistrz miasta zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem w punkcie 4.5 porządku obrady dzisiejszej sesji porządku projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Drzeżyńskiemu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Drzeżyńskiemu 18 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.
Proszę bardzo, zastępca burmistrza, kolejny projekt uchwały. Proszę. Wysoka Rado, jeśli chodzi o projekt dotyczący zmiany uchwały dotyczącej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, czyli tutaj literalnie nie przytaczam. Generalnie te zmiany wprowadzane dotyczą zmian zapisów w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Zmiany te mają umożliwić dyrektorowi czy tej jednostce prowadzenie także działalności bibliotecznej. Bo przypomnę też, że i w lutym, a później w czerwcu podejmowaliście Państwo uchwały, najpierw uchwałę intencyjną, a później przesunięcie terminu jej realizacji dotyczące połączenia dwóch instytucji kultury, czyli Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Najpierw ten termin miał być do końca czerwca tego roku, później przesunięty został kolejną uchwałą do 31 października. Ale można powiedzieć, to uruchomiło procedury formalne, które no, na dzisiaj nie mam gwarancji, że zostaną pozytywnie zakończone. Chodzi tutaj o wyrażenie zgody przez Krajową Radę Biblioteczną, a później dalej wyrażenie zgody przez ministra kultury. A sytuacja wygląda w ten sposób, że Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu Biblioteka Plus, w ramach którego ma zakupić wyposażenie dla Biblioteki Bielaskiej. I żeby móc uzyskać tą dotację, to musi to być instytucja kultury, która ma w swoim statucie prowadzenie działalności bibliotecznej. Jednocześnie w treści tej uchwały z jednej strony wprowadzamy właśnie prowadzenie działalności bibliotecznej przez MOKiS, a z drugiej strony proponują Państwu uchylenie obu uchwał, które były podejmowane w lutym i w czerwcu, dotyczące najpierw w sprawie zamiaru połączenia obu instytucji kultury, a później przesunięcia terminu tego połączenia. Dziękuję bardzo. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Biblioteki Finansów i Oświaty zastępca burmistrza pan Andrzej Hordej wstępnie omawiał ten projekt uchwały. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem w punkcie 4.6 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39/234 Rady Miejskiej Bielany z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia Gminnej Instytucji Kultury pod nazwą Miejskiej Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielanie, proszę podnieść rękę w górę. Siedemnaście głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła do porządku obrad w punkcie 4.6 projekt uchwały nr 78 w sprawie zmiany uchwały nr 39/234 roku Rady Miejskiej Grady dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia Gminnej Instytucji Kultury pod nazwą Miejskiej Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielanie. I proszę o kolejny projekt uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Trzecia uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Bielawa. Można powiedzieć, wynika z naszej aktywności tutaj, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. W poniedziałek w tym tygodniu wpłynęło do nas oficjalne pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informujące o tym, że wniosek pod nazwą zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety w Bielawie został wybrany do dofinansowania i zostaliśmy zobligowani do przedłużenia dokumentów wymaganych do podpisania umowy finansowej, o dofinansowaniu. No, jeden z tych elementów jest zabezpieczenie czy przedstawienie możliwości sfinansowania zaplanowanego do wykonania zakresu rzeczowego. To zadanie jest planowane do realizacji w latach 2013-2014 i z jednej strony 2013 to jest budżet tegoroczny, jeżeli w momencie, kiedy Państwo będziecie procedować nad zmianą w uchwale budżetowej na ten rok, będziemy tu z Panią Skarbnik proponować wprowadzenie autopoprawki, która też wyjdzie naprzeciw wymaganiom Urzędu Marszałkowskiego. A z drugiej strony, no, nie mieliście
Państwo porządku obrad wieloletniej prognozy finansowej, dlatego też proponujemy wprowadzenie jej do porządku i dostosowanie zapisów WPF-u właśnie do wymagań harmonogramu rzeczowo-finansowego tego zadania. No i w konsekwencji będziemy mieli możliwość zawiezienia do Urzędu kompletu dokumentów, które dadzą formalną możliwość podpisania umowy o dofinansowaniu. Wartość dotacji 2 039 760. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Również zmiany w WPF-ie były omawiane wczoraj na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Oświaty. Informacyjnie zarządca burmistrza przekazywał informacje o tych zmianach, o pozyskanych środkach. Za przyjęciem w punkcie 4.7 do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31/314/12 Rady Miejskiej Bielawy dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bielawa. Proszę o podniesienie rękę w górę. Przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie 4.7 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31/314 Rady Miejskiej Bielawy 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bielawy. Czy są inne uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z 39 sesji Rady Miejskiej Bielawy 26 czerwca 2013 roku, zgodnie z statutem, nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec powyższego informuję, że Wysoka Rada przyjęła protokół sesji czerwcowej i protokół z 40 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bielawy 31 lipca, również zgodnie z statutem, nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z powyższym uważam, że protokół z nadzwyczajnej sesji również został przez Wysoką Radę przyjęty. Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały. 4.1. W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym ze swojej gminy Bielawa na lata 2013-2017, druk nr 72. Zapoznam Państwa z opiniami komisji. Opinia Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Bielawy, opinia pozytywna, czyli zajęcie wstrzymujące się. I w czasie wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia i Bytów Finansów. Opinia pozytywna, dziękuję za wstrzymujących się. Do tego projektu uchwały Pani Panowie Rady mają uwagi, wnioski. Nie widzę, podaję pod głosowanie. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki w górę. Przewodniczącego proszę o powołanie podawanie wniosku i głosowania. Radni Barbara Pachura, Stefania Szkolska, Tomasz Wójcikowski, Władysław Szczoczak, Jarosław Florczak, Adam Pajda, Henryk Wiśnowski, Leszek Białek, Zbigniew Dragan, Bożena Grzybielu, Grzegorz Draganowicz, Leszek Staszewski, Mariola Jonas, Leszek Stróżyk, Zbigniew Skowroński, Marek Pyziak. Kto się wstrzymał? Od głosu wstrzymał się radni Stanisław Lenartowicz, Paweł Pawlaczek, Halina Krzatkowska-Skórzyńska. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego w Bielawie na lata 2013-2014 16 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się. Punkt 4.2. W sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bielawa na lata 2013-2015, projekt druk nr 73. Opinia Komisji Planowania, opinia pozytywna 6.3.2. Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, opinia pozytywna 11 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy do tego projektu uchwały Panie i Panowie Radni mają uwagi? Nie ma. Podaję to głosowanie. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Bielawa na lata 2013-2015? Proszę o podzielenie. Radni Barbara Pachura, Stefania Pawłowska, Tomasz Wójcikowski, Władysław Kroczak, Jarosław Norczak, Adam Pajda, Henryk Lignowski, Leszek Białek. Zbigniew Dragan, Bożena Grzybielu, Grzegorz Raganowicz, Stanisław Lenartowicz,
Leszek Staszewski, Halina Szatkowska-Skórzyńska, Mariola Jonas, Leszek Stróżycki, Nic Dobrowski, Marek Pyzik. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie wyjątkowego planu rozwoju modernizacji budynku na głowie urządzeń kanalizacji i zatrudnienia prawa na zaproszenie do 2019 głosami za. 4. W sprawie emisji obligacji miasta Wilawa oraz zasady zbywania, nabywania i burmistrza miasta. Opinia komisji planowania rozwoju gospodarczego 5 za 1 wniosek się. Opinia forum Komisji Budżetu i Oświaty 8 za 2 przyjmujące się. Czy te projekty uchwały są uwagi? Podaję do głosowania. Kto pani pan radny jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie emisji obligacji miasta Wilawa oraz zasady zbywania, nabywania i burmistrza miasta. Radni Barbara Pachura, Stefania Pawłowska, Tomasz Wojciechowski, Władysław Kroczak, Jarosław Florczak, Adam Wajda, Henryk Lichnowski i Leszek Biał. Mariola Jonas, Leszek Stróżyk, Zbigniew Skowroński, Marek Krysiek. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Od głosu wstrzymali się radni Zbigniew Dragan, Bożyna Przebieluch, Grzegorz Draganowicz, Paweł Pawlaczek, Leszek Staszewski, Halina Szatkowska-Skorzyńska. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła... Proszę pani brać udział w 18. Proszę pana, to jest firma, jak pan znajdzie firmę DJ Shop, tam jest taki emblemat bodajże duży na tym na ścianie. To tam musi pan wejść na piętro klatką schodową, bo DJ Shop jest na parterze, a Nuffet IT jest na samej górze, na piętrze. I proszę zostawić, bo tam nie ma mnie na miejscu, ale koledzy moi odbiorą przesyłkę. Halo? Punkt 4.4. W sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. Proszę bardzo, w chwili obecnej dotarł jeszcze jeden radny, więc jest 20 radnych, ale na sali w chwili obecnej nie jest 19 radnych. W sprawie wymogu gminy, proszę bardzo, doprosili zastępca burmistrza pana Wiechowa. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na posiedzeniach komisji. Te zmiany związane są właśnie z dostosowaniem zapisów w budżecie tegorocznym do możliwości podpisania umowy o dotację zadania powiązane z zagospodarowaniem z tych ratowanych terenów uzupełnika wody przemysłowej Sudet w Bielawie i uszczegółowienie tych zapisów macie Państwo w piśmie, które otrzymaliście. I zmianę, tutaj też zmianę podziału klasyfikacji budżetowej dotyczącego zadania bieżącego pod nazwą dzierżawa miejsca w kanalizacji kablowej zapisanego w budżecie gminy w wysokości 12 056, który jest nowa podział przedstawiony na Państwa. A oto poprawka, dziękuję. Proszę bardzo, czy do tego projektu uchwały są uwagi? Podajemy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok wraz z autopoprawką zgłoszoną przez burmistrza. Proszę o podjęcie decyzji. Radni Barbara Pachura, Stefania Pawłowska, Tomasz Wojciechowski, Bartosz Skwara, Władysław Kroczak, Jarosław Kroczak, Adam Majda, Henryk Lichnowski, Leszek Jan. Bożena Grzebielu, Grzegorz Raganowicz, Leszek Staszewski, Halina Szatkowska-Skórzyńska, Mariola Jonas, Leszek Stróży, Zbigniew Skowroński, Marek Pyzik. Kto się wstrzymał? Od głosu wstrzymał się radny Zbigniew Kraga, Paweł Pawlaczek. Stwierdzam, że Wysoka Rada podjęła uchwałę w sprawie planu gminy na 2013 rok 17 głosami za. Przy dwóch głosach wstrzymujących się na sali naraz w czasie głosowania obecnie jest 19 rad. Punkt 4.5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu.
Urząd na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, opinia pozytywna i Spraw Społecznych, opinia pozytywna, 12 za, proszę przetrzymać się. Czy te projekty uchwały są uwagi? Jeśli nie, to podaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem się projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy w sprawie powiatowego zielonowskiego? Proszę o podniesienie ręki. Radny Barbara Pachura, Stefania Paduska, Tomasz Wojciech Polski, Bartosz Stara, Władysław Kroczak, Jarosław Kroczak, Adam Wajda, Henryk Wojewski, Leszek Biały. Zbigniew Dragan, Bożena Czepiel, Grzegorz Raganowicz, Stanisław Lenartowicz, Paweł Pawlaczek, Leszek Staszewski, Halina Szatkowska-Skorzyńska, Mariola Jonas, Leszek Stróżyk, Zbigniew Skowroński, Marek Pyziak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Struka Rada podjęła uchwałę w sprawie wydania pomocy rzeczowej powiatowi dzierżawskiemu, który jest sama głosami za, a sami na razie się stosowania obecnie 20 prac. Punkt 4.6. W sprawie zmiany uchwały spraw numer 39-234 Rady Miejskiej Bielan dnia 2000 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielanie. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Oświaty Zarząd Burmistrza informował o tym, że ten projekt uchwały w dniu dzisiejszym będzie pod obrady sesji, wyjaśniał uzasadnieniem do wprowadzenia do porządku obrad, udzielał wyjaśnień, czy są uwagi, wnioski, zapytania do tego projektu uchwały. Proszę bardzo, radny Jarosław Kroczak. Panie Burmistrzu, co prawda, tylko jedno pytanie, bo z tego, co dzisiaj Pan powiedział, nie zrozumiałem jeszcze, czy to znaczy, że uchwała o włączeniu tych dwóch instytucji w ogóle definitywnie upada i nie będzie tego włączenia? Znaczy powiem w ten sposób. To rozwiązanie, które Państwu proponujemy, ma dać na celu, znaczy tak, z jednej strony odstąpienie od zamiaru włączenia, tak. W momencie, gdy okaże się, że Krajowa Rada Biblioteczna zmieni swoje stanowisko, bo sytuacja wygląda się tak, że posiedzenie ostatniej Krajowej Rady Bibliotecznej było w czerwcu. W momencie, kiedy uzyskaliśmy informację o negatywnej opinii, wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę stanowiska przede wszystkim. Wystąpiliśmy z pismem do Ministerstwa Kultury z prośbą mimo wszystko o wydanie zgody na połączenie tej instytucji. I do dnia dzisiejszego żadnego stworzenia zwrotnego o tej instytucji nie ma. Z drugiej strony zostały zabezpieczone środki na potrzeby wniosku bielackiego w kwocie 600 tysięcy złotych na możliwość przeniesienia i wyposażenia działalności bibliotecznej, jak to nazwijmy, w Bielawie do Ad Inkubatora, a tam terminarz jest określony w tym zadaniu. Do 30 listopada będziemy je zamknąć rzeczowo i finansowo i w grudniu zamknąć już rozliczenie z instytucją wdrażającą. Więc można powiedzieć, pojawia się bardzo duże zagrożenie, że te pieniądze nam uciekną i będzie koniec. Dlatego też na dzisiaj proponuję Państwu odstąpienie od zamiaru połączenia. Jeżeli później, w październiku, listopadzie czy grudniu obie instytucje zmienią swoje stanowisko, to wtedy wrócimy do tematu, bo będzie inna sytuacja, inna ład. Natomiast na dzisiaj taki ład jest, albo po prostu nie ma. Dlatego też proponuję takie rozwiązanie, żeby móc, bo przede wszystkim o co chodzi, no, można powiedzieć, program Biblioteka Plus jest pomyślany przede wszystkim o czytelnikach. To dla nich mamy stworzyć dobre warunki do dostępu do książki, do lepszych warunków spędzania czasu, do tworzenia czytelni, mediatek i tak dalej. I te pieniądze mają to umożliwić. W momencie, kiedy MOKiS nie ma w swoim statucie zapisu dotyczących biblioteki, nie spełnia formalnego warunku. Tylko chodziło o uchylenie tej uchwały. Uchylamy, bo po prostu na dzisiaj taka sytuacja, że praktycznie formalnej możliwości połączenia tych instytucji nie ma. Dziękuję. Czy są inne pytania? Podaję głosowanie. Kto z Pani, Pan Radny jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39/234 Rady Miejskiej Bielany z 2019 roku w sprawie utworzenia gminy instytucji kultury pod nazwą Miejskiej Ośrodek Kultury w Bielanie. Proszę o podjęcie ręki. Radni Barbara Pachura, Stefania Pawłowska, Tomasz Wojciech Polski, Bartosz Stwara, Władysław Kroczak, Jarosław Norczak, Adam Fajda, Henryk Wichnowski, Leszek Jan. Zbigniew Dragan, Bożena Czepiel, Grzegorz Raganowicz,
Stanisław Lenartowicz, Leszek Staszewski, Halina Szatkowska-Skórzyńska, Mariola Jonas, Leszek Stróżyk, Zbigniew Skowroński, Marek Kysiak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Radny Paweł Pawlaczek. Jest jedna ludzka rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 39. Rada jest wspierała sprawę stworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą miejską, które dotyczy się w Bielawie, 19 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. I punkt 4.7, projekt uchwały nr 77 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Bielawy 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bielawy. Również przy wprowadzeniu zasadniczo burmistrza omawiał uzasadnienie, jak również na połączonych komisjach Gminy Finansów i Oświaty. Przekazał informacje do tego tematu, czy są uwagi, wnioski, pytania. Poddaję pod głosowanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia WP Gminy Bielawa. Proszę o podniesienie uchwały. Radni: Barbara Batura, Stefania Pawlicka, Tomasz Wójcikowski, Bartosz Skwara, Władysław Kroczak, Jarosław Kolorczak, Adam Pajda, Henryk Michnowski, Leszek Jarosław. Mariola Jonas, Leszek Stróżyk, Zbigniew Skowroński, Marek Pyrzyk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Od głosu wstrzymał się Rada. Zbigniew Rada, Bożena Krzywilów, Grzegorz Raganowicz, Stanisław Lenartowicz, Paweł Pawlaczek, Leszek Staszewski, Halina Szatkowska-Skorzyńska. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę 13 głosami za, 7 głosach wstrzymujących się. Punkt 5. Informacja Burmistrza Miasta. Indzie na podjętych decyzjach i zarządzenia oraz wydarzenia w mieście. O, Państwo otrzymaliście informacje na swoje laptopy. Czy do tego punktu są zapytania uwagi? Nie widzę. Punkt Jarosław Kroczak. Panie Burmistrzu, ja sobie zdaję sprawę, że Pan Burmistrz prokurator to na blokie. Natomiast w międzyczasie choćby Zbrodni Dzierżyniowski zamieścił informację o tym, że na początku września wojewoda ma podpisać przekazanie gruntów. Czy są takie słuchy, że wojewoda ma przekazanie gruntów? Chciałem się dowiedzieć, na ile to jest prawda i jak wygląda sytuacja właśnie w tym temacie. Wysoka Rado, oczywiście tutaj procedury okołozbiorniskowe trwają na wielu, można powiedzieć, płaszczyznach. Jedną z nich jest właśnie wojewoda, urząd wojewódzki i z tego, co tutaj mam informacje mam przekazane, to wojewoda wezwał burmistrza, czy tutaj Bielawę można powiedzieć, do przedłużenia pełnomocnictwa dla burmistrza Bielawy do tego, żeby mógł przejąć nieruchomości czy grunty pod zbiornikiem wodnym Sudety. Żeby taką indywidualną uchwałę Państwo podjęli i żeby to przedłożyć do wojewody. Natomiast tutaj po analizie sytuacji prawnej związanej z gospodarowaniem mieniem, sytuacja wygląda tak, że Państwo kilka lat temu podjęli się taką uchwałę, która daje możliwość burmistrzowi bardzo szerokiego działania na polu gospodarki mieniem. Sprzedaż, zamiany i tak dalej, i tak dalej. Przyjmowanie też majątku. I w poniedziałek została dostarczona ta uchwała do Urzędu Wojewódzkiego. No, jakie będzie ona nie jest indywidualna, to jest co do tej konkretnej sprawy, ale tak na tą sprawę daje możliwość burmistrzowi, żeby wystąpić, znaczy przejąć po prostu ten majątek. Pytanie, czy wojewoda się do tej, czy mimo wszystko będzie wymagał, żeby to była indywidualna uchwała. No, pewnie się niebawem przekonamy. Myślę, że to w ciągu dosłownie kilku dni będziemy wiedzieć. Jeżeli coś będzie nowego, to na pewno Państwo będziecie o tym informować. Także na dzisiaj tamta uchwała została w poniedziałek zawieziona, czekamy na dalsze rozwój. Czyli ten wrześniowy jest na razie po prostu... No wrzesień, powiem, bo ma 30 dni, to może nie być początek, ale może gdzieś w połowie września. Jeżeli ta uchwała zostanie przez niego zaakceptowana, no to takie były z tego, co tutaj mam przekazywane deklaracje, że to powinien być jakby ostatnia przeszkoda na tym, żeby starosta mógł przekazać się majątek z tego Państwa na rzecz. Informacja burmistrza o
realizacji uchwały Rady Miejskiej, również została Państwu przekazana forma pisemna. W tym temacie, gdzie są uwagi, zapytania, nie widzę. Punkt 6. Informacja o pracy przewodniczącego i wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w okresie między sesjami. Również informacja w formie pisemnej została przekazana Państwu. Czy są uwagi? Punkt 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych, komisji radnych i klubów radnych. Przeprowadzenie tego punktu powierzam sekretarzowi Rady Markowi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mamy punkt wnioski złożone między posiedzeniami sesji. Dnia 17 lipca wpłynęło Biura Rady odpowiedź na wniosek radnego Leszka Białka w sprawie modernizacji ulicy Owocowej i Krótkiej. Czy życzy Pan sobie odczytać? Tak. Nawiązując do wniosku numer 3 łamane przez 13 dokonanego przeze mnie do pana Leszka Białka oraz pisma tutejszego urzędu dnia 12 czerwca 2013 roku, uprzejmie informuję, że w dniu 3 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami gazowni w sprawie gazociągu przebiegającego przez ulicę Owocową Krótką. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli gazowni wynika, iż sieć gazowa jest w złym stanie technicznym. Duże awaryjności wymagają remontu. Wstępnie ustalono termin remontu na 2014 rok. Mając powyższe na uwadze i zasadność wykonania w pierwszej kolejności remontu sieci gazowej, modernizacja ulicy Owocowej Krótkiej będzie musiała być przełożona na kolejne lata. To wszystko. 19 lipca wpłynęła odpowiedź w sprawie wniosku o zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2014 środków finansowych na realizację zadania ciągu pieszo jedynego przy ulicy Piastowskiej nr 50, 52, 53 oraz odpływu deszczówki. Odpowiedź ta, nawiązując do wniosku w wyżej wymienionej sprawie, informuję, że środki na wyżej wymienione zadanie zostaną zapisane w projekcie budżetu na rok 2014. 22 lipca wpłynęła odpowiedź na wniosek radnego Jarosława Kłoczaka o wykonanie dostępnego parkingu na terenie byłego placu manewrowego roku w Bielanie. Czy życzy sobie pan radny z tym odczytać? Tak. Uprzejmie informuję, że teren byłego placu manewrowego Ligi Obrony Kraju zlokalizowany jest przy ulicy Przedmiośnia w Bielanie. Przeznaczony jest do zbycia. Pozostały teren tej działki, numer lodezyjny 701 łamane przez 1 oraz 704 obręb północ, jest terenem prywatnym, w związku z czym budowa przedmiotowego parkingu jest niemożliwa. Wpłynęła odpowiedź w sprawie wniosku radnego Jarosława Flączaka w sprawie wykorzystania przystanku PKS-u przy ulicy Żeromskiego. Czy życzy Pan sobie go odczytał? 14 sierpnia wpłynęła odpowiedź na wniosek radnego Jarosława Flączaka w sprawie przygotowania obwóz Sudety na czas wakacji. Czy życzy Pan sobie go odczytał? W odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2013 roku dotyczącego wniosku radnego Rafała Włoczaka w sprawie przygotowania obwózu na czas wakacji pod względem rekreacyjnym z wykorzystaniem atrakcji wodnych informujemy, że ślizgacze wodne podłączone są upalne dni w okolicach Baru Sudet. Ślizgacze uruchomione były także w czasie kolonii lecznej. Ze ślizgaczy wodnych korzystają jedynie mało dzieci, ponieważ urządzenia te nie są przystosowane do komercyjnych zastosowań, w związku z tym opłaty nie są pobierane. Zjeżdżalnia znajdująca się na terenie obu Sudety zasilana jest wodą z jeziora, więc jej użytkowanie jest w tej chwili niemożliwe. Ewentualne uruchomienie zjeżdżalni wiązałoby się z przeprojektowaniem instalacji wodnej oraz koniecznością wygrodzenia terenu w celu odizolowania zjeżdżalni od pustej niemieckiej basenowej, której bliskie położenie stanowi duże niebezpieczeństwo. Działania zmierzające do uruchomienia zjeżdżalni wygenerowałyby znaczne koszty. Podpisano dyrektor OSIR Ewa Zalewska. Czy w tej sprawie? Nie, dziękuję. Okay. 30. Przepraszam, to
są wszystkie odpowiedzi na wnioski radnych złożone między sesjami. Następny punkt, wnioski, pytania bieżące. Czy ktoś z Państwa ma taki wniosek? Nie widzę, nie słyszę. Tak jest. Poddaję prowadzenie. Czy będzie za prowadzenie? Uprzejmie dziękuję przewodniczącemu Rady Markowi za przeprowadzenie tego punktu. O głos prosił wiceprzewodniczący Rady Dziewięć Kolejnych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Chciałem zabrać głos z podziękowaniem władzom miasta, a w szczególności wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że w sposób bardzo sprawny, bardzo elegancki zostały przeprowadzone młodzieżowe mistrzostwa Europy. W tym miejscu szczególnie chciałem podziękować szefowi UCI-u, pani dyrektor Zalewskiej. Dziękuję pani bardzo. Szanowni Państwo, cała sprawa, wydaje mi się, została przeprowadzona w sposób perfekcyjny. Wszyscy ze wszystkich krajów, ludzie, którzy byli dorośli, jak biegunowie i młodzież, która brała udział, powinna była być zadowolona. Wydaje mi się, że władze europejskie, kierunki światowe Warcabów były również ukontentowane tym, jak zostały zorganizowane te mistrzostwa. Mam wielkie prawo dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, a szczególnie dla pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otrzymaliśmy zaproszenie z miasta Dzierżoniowa na program obchodów 1 września z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Również burmistrz Dzierżoniowa i przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa zapraszają nas na uroczystości związane z 74. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września w godzinie 9 na przyświętą spośrednio podwiązanie świętego Jerzego. Informuję Państwa, że zgodnie z podpisaną umową życzenia laptopów w 10 sierpniu dowiązali Państwo wejście do przekazania laptopów do serwisu. W związku z tym, że wielu radnych nie przekazało tych laptopów, w związku z powyższym proszę o dopełnienie tego obowiązku, ale również o ustalenie kolejności przekazania laptopów z referatem informatyki, ponieważ przegląd jednego laptopa trwa jeden dzień i dla sprawnego przekazania i przeglądu urządzeń nam porzuconych proszę o kontakt z referatem. Punkt 9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji zamykam dziękuję. Thank you.
Thank you.